co? W końcu mamy piękną pogodę. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak możecie zauważyć, mam czerwone oczy, a to znaczy, że wiosna przyszła. Po prostu mam alergię i wiosną tak mam. Nie da się tego uniknąć teraz tym bardziej, bo nie mogę za bardzo brać tabletek na alergię. Wizytę u lekarza mam, u ginekologa mam za tydzień, więc wtedy się zapytam, czy mogę. Ale tak bez żadnej konsultacji nie chcę niczego brać. Lepiej się powstrzymać, się przemęczyć, niż później żałować. Poranek już zaczęliśmy intensywnie, jak to bywa z Enzo. Stwierdziłam, że wyjmę tą część z tego krzesełka, bo gdzieś na Instagramie widziałam, że ktoś już właśnie wyjął dla dziecka podobnym wieku do Enzo. I teraz pytanie, czy z tymi pasami jest bezpieczniej, czy bez? Bo on może... Halo, Enzo! Co mama robi? Tak. bo po prostu on może sobie stawać i tak dalej i jak spadnie, to może być po prostu niebezpiecznie, więc nie wiem, czy nie jest po prostu bezpieczniej bez tych pasów i bez tego, bo on i tak się wspina na to krzesło, próbuje tam stawać i tak dalej, także nie wiem, muszę to przemyśleć dobrze. Gigi jest tutaj z nami i dzisiaj... Dzień dobry. Dzisiaj jest Wielkanoc w Rumunii, także Gigi chce pojechać do rumuńskiego sklepu. W kościele prawosławnym jest dzisiaj, czyli wydaje mi się, że w Rosji też. In Russia it's also today? Yes. I think it should be. Yes. We have Christmas, the same with the Catholic, but the Easter, the same with Russians. So we are like... Po prostu... Rumunii. Mają święta Bożego Narodzenia, tak jak katolicy, a Wielkanoc, tak jak kościół prawosławny, także... Nie wiem, o co im chodzi, ale zdecydowanie nie ma to sensu. Znalazłam sobie dzisiaj taki przepis na śniadanko, czyli amerykańskie pancake'i. Normalnie zawsze lubię te krepes, ale dzisiaj mam ochotę na te. Wczoraj kupiłam bitą śmietanę, owocki, także będziemy je robić. Nie mogę się doczekać, jestem już tak głodna. Enzo też pewnie trochę zje. Najgorsze jest to, że te wszystkie wartości podają w takich mililitrach i w gramach, żebym potrzebowała do tego wagi, a nie mam. Także nie wiem, czy sobie jakoś radzić, czy szukać po prostu zwykłego polskiego przepisu. Myślę, że bardzo nie będzie się różnić. Zobaczę. Zaraz sobie obczaję jakiś polski i sobie porównam i wtedy zadecyduję. Dobra, jednak sobie poradzę z tym przepisem, bo znalazłam, że szklanka mąki ma 130 gram, także po prostu chodzi o szklankę mąki tutaj. A do odmierzenia tutaj mleka to mogę po prostu użyć butelki Enzo. Także spoko, poradzę sobie. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Dzisiaj i Enzo ma dzień dziecka, dostanie też pancake'i i bita śmietana i taki sos karmelowy. Pierwszy raz mu daję, nie wiem czy mu jeszcze kiedykolwiek dam, ale niech ma dzieciństwo takie słodkie. To też jest część dzieciństwa, że słodycze mi na przykład już teraz tak nie smakują jak kiedyś. Karamel i un pic sărat, tati. Enzo jednak nie podobała się bita śmietana i karmel, także dostał osobno owocki, które uwielbia. I naleśniczka, ale no nie jest zbyt przekonany, tak delikatnie ponadgryzał i koniec. Owocki wygrywają. Dobrze, niech jest zdrowo. Hej. Muszę przyznać, że trochę dużo nam wyszło, 8 na osobę. Nie wiem, czy tyle zjem, ale chyba tak, bo będą przepyszne. Chłopaki śpią, także ja sobie poskładam pranie, które się zbierało przez tydzień. Chyba ja tak zawsze mam, że jak nie zrobię prania przynajmniej co drugi dzień, to mi się wszystko zbiera.
I tak więc mam teraz do złożenia jakieś 4-5 prań. No ale cóż, przynajmniej teraz mam moment, żeby to zrobić. Dobrze, że tu jest trochę ręczników, bo one dużo miejsca zajmują, a ja się łatwo składam. Kogo my tu mamy? Kto się obudził? Wcinasz ciasteczko? Ciasteczko wcinasz? Pau, pau. Pau. Mickey, Mickey Mouse. Pau, pau. Pau, pau. Pau. Rąbka. Pau. Jest Daffy. Goofy. Daffy. Goofy. Goofy. Czyli jest kaczor Donald. To jest Mickey Mouse. Tak. Mickey Mouse and Friends. Papa. What's your papa? Where is your papa? Where is your dad? Papa. Huh? Ty się tak odchylasz do tyłu? Ty się tak odchylasz do... Ojoj. Pau, pau, pau. Stwierdziłam, że już czas i zdjęłam z spacerówki ten taki śpiworek, czy jak to się nazywa. Bo już po prostu mam wrażenie, że jest za ciepło i tak zazwyczaj po prostu jeździ z otwartym, więc lepiej po prostu zdjąć, żeby miał jakby więcej luzu i też wtedy lepiej się składa ten wózek, bo wiadomo, jak coś jest w środku, to wtedy po prostu nie domyka się tak dobrze, a teraz będzie mniej miejsca zajmować i mam wrażenie, że też lepiej wygląda w taki sposób. Give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive. Looking in your eyes. I just wanna. Mamy 15 km i będziemy z 20 więc jechać. Miejmy nadzieję, że będzie otwarte, bo dzisiaj wiadomo, Wielkanoc jest w Rumunii. I może być zamknięty, abyśmy nie jechali na marne. Dotarliśmy już do Wustbazel i mamy taki problem, że jak ktoś nas rozumie, to się wstydzimy nagrywać. I zobaczyliśmy właśnie jakieś 4 samochody rumuńskie i coś mi się wydaje, że Gigi będzie zbyt zawstydzony, żeby nagrywać. No bo to jednak wiecie, do kamery to się mówi troszkę inaczej niż normalnie i dla kogoś z boku to może śmiesznie wyglądać, dlatego zawsze się wstydzimy. Chyba gdzieś niedaleko tutaj jest ten rumuński sklep, zaparkowaliśmy trochę wcześniej, żeby po prostu się przejść z Enzo. No. I zobaczymy, co mają, czy w ogóle jest otwarte, bo fajnie by było. Jedziemy do innego sklepu, bo tutaj nie mają tego ciasta, co Gigi chciał. Jeśli będą mieć następnym, no to tam wszystko kupimy, a jak nie, to tutaj wrócimy po takie mięso, które się nazywa mić i jest przepyszne. Je się normalnie robi na grillu. My niestety no, na grillu nie zrobimy, ale we can do it on the pan mić? Or how? Yeah, we or in oven? Grill or oven. I think okay, on a grill pan. Na patelni grillowej wtedy no, zrobimy. No, będzie mnóstwo dymu w domu, ale no trudno. Dojechaliśmy do kolejnego. Ten wydaje się większy, więc mam nadzieję, że tutaj coś znajdziemy. Znaleźliśmy ciasto, które Gigi chciał. Wziął jakieś lux kozunak. Z syropem i jakimiś wiśniami i orzechami. Mamy nasze mić. W ogóle jest świeże mięso, także super. Nie bierzemy mrożonego, tylko świeże. I what is this? Taki, nie wiem jak to nazwać, taki boczek, ale oni to jedzą w bardzo fajny sposób. Z takim serem, takim świeżym, który jest też tam, z wiaderka, z pomidorem i z cebulą. Cebula czerwona, roshi, nie? Nie, not cebula, it's onion. Yeah, onion, red one. Yeah. No, zobaczcie jaki tu jest wybór. To wszystko jest przepyszne. Wróciliśmy już z rumuńskiego sklepu. Gigi mi wziął jakiś napój. Fruity Fresh. Gigi ma o smaku gruszki. Ja mam o smaku... Co to jest? Grapefruit.
Zobaczymy, jak to smakuje. Mam wrażenie, że to będzie takie turbo sztuczne. A wiem, że nie lubię takich rzeczy za bardzo gruszkowych, więc stwierdziłam, że ja chcę co innego. Dzidzi chciał tamto na pół, bo nie byłam pewna, czy to polubię, ze względu na to, że wygląda właśnie na mega sztuczne. Ale zobaczymy zaraz. Dzidzi show the bag. Zapłaciliśmy za tą reklamówkę, za pół reklamówki 63 euro, ale mamy tam mięso takie świeże przygotowane, to takie na grilla. Mamy też świeży ser z owcy, z mleka owczego. Mamy jakieś takie rzeczy typowo rumuńskie i już nie mogę się doczekać, aż to wszystko zjemy, bo naprawdę te rzeczy są przepyszne. Oni też robią sobie taki jakby talerz z mięsem, właśnie z tym serem, z pomidorami i z cebulą. I to jedzą tak, na cebulę się daje bardzo dużo soli i to wszystko się je tak, wiecie, rękoma, trochę chleba, takiego świeżego, takiego dobrego. I to jest naprawdę dobre. Ale dzisiaj będziemy jeść mić, czyli to takie mięso na grilla. Będziemy je robić właśnie na patelni takiej grillowej i do tego jakąś sałatkę zrobimy. Oni normalnie to jedzą tylko, że mięso moczą w musztardzie, do tego chleb, ale ja jeszcze lubię do tego zrobić sałatkę, tak samo nasi znajomi, w sensie Rumunii też robili, że właśnie robili do tego sałatkę, albo po prostu kroją pomidora i ogórka świeżego, ale ja wolę sałatkę, bo jednak ciężko jest zjeść dużo mięsa takiego, no ciężkiego, w sensie no, z grilla, samego mięsa. Ja zawsze muszę mieć jakąś sałatkę, takie przełamanie też smaku. Także jedziemy teraz do jakiegoś marketu. Już nie mogę się doczekać, jestem już głodna, głowa mnie boli, także jestem totalnie przygotowana na dużo rumuńskiego jedzenia. Dobra, a więc za to wszystko zapłaciliśmy 63 euro. To są te mić, o których Wam mówiłam, to takie mięsko na grilla. Zaraz będziemy je robić. Tutaj Enzo ma... To jest taki boczek? It's like a pancetta, but not cut. To jest bardzo dobre, jeśli się to właśnie je, tak jak Wam mówiłam, z tym serem. To jest ser owczy. Niam, 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 niam. Nie mogę się doczekać, aż będziemy właśnie to jeść. Taki... No właśnie, on kosztował 15 euro, ale jest taki... Nam kroili go z takiego wielkiego kawałka, naprawdę, nawet nie wiem. Myślę, że na długość stołu był kawałek. Mamy tutaj takie przyprawy do wieprzowiny. Stwierdziłam, że warto mieć zawsze, jak będzie brakować pomysłu na obiad, no to możemy spróbować czegoś takiego. To jest takie turbo tradycyjne... Enzo, czy ty to liżesz, baby? No to kiedy liczy. To jest, zobaczcie, to jest nawet autentyk. To jest taki klasyk w Rumunii. To jest taka podwójna porcja, dublu. Takie dwa napoje. Okazało się, że wcale nie smakują tak sztucznie, są całkiem dobre. To jest takie mega tradycyjne ciasto, że wszyscy Rumuni po prostu za nim szaleją. Także będziemy też próbować, bo zazwyczaj jedliśmy po prostu inną wersję. To, how you eat that? On the bread. To się je na chlebku. I tu jest bakłażan, papryczki chili. To jest taka wersja pikantna. Dzieci mówi, że już to jadłam, ale ja nie pamiętam. Ale wygląda bardzo dobrze. Ja sama zaproponowałam, że to weźmiemy, bo po prostu... Podoba mi się, jak to wygląda. Tutaj mamy jakiś salam uskat, nie wiem, co to znaczy. What is uskat? Dried. A, okej, okay. Czyli takie wysuszone... Pewnie taka krakowska sucha. Tu jest salam dewara. What is dewara? A więc to jest mięso takie letnie. No i to wszystko. A, i generalnie stwierdziłam, że jednak rumuński sklep wygrywa z polskim. Bo tutaj zapłaciliśmy znacznie więcej, niż gdybyśmy poszli do jakiegoś polskiego sklepu i kupili podobne rzeczy. Także tutaj ceny wygrały, w sensie jest turbo drogo, ale nie jeździmy tam cały czas, także czasami można wydać na jakieś jedzonko takie tradycyjne. Oj, tutaj chyba Serek się... jest bardzo zainteresowany. On chyba nigdy nie widział rumuńskiego jedzenia. Inna wersja Romanian food, no? Nie. Także... Chcesz spróbować? He likes.
you there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love. Panu chyba zasmakowało, co? Rumuńskie jedzonko. Mamy tutaj mić, serek, pomidorek i ogórka. Dostałeś tylko troszkę, bo nie lubisz zazwyczaj, ale może się przekonasz, nie? Dobre? Dobre jest? Tak jadł to dwoma rączkami i się do nas uśmiechał. Zasmakowało mu. Zobaczymy, ile zje, czy mu nie zbrzydnie w połowie. Ale mam nadzieję, że nie. Nasz kucharz zakończył zadanie. Tak wyglądają nasze mić. Wyglądają przepysznie i pachną. Mustard here, okay? Why? I give you a plate. Yeah. Dzisiaj lubi robić zawsze inaczej. A Enzo już odwala. Zaczął jeść mić, a później zdecydował, że wypluje. Czyli po prostu w połowie mu zbrzydło, tak jak mówiłam. We take it just in case? Okay, weźmiemy mu też to. W razie czego ma pod spodem dwa długie rękawy pod tą bluzą, także... But I will tell you, after he ran, he is gonna stay in the trolley when we come back, and it can be cold. No i dzisiaj bierzemy naszą piłeczkę, bo wczoraj jakiemuś dziecku zabrał, jakby ta pani, w sensie mama tego dziecka powiedziała, że spoko, dziecko też mi powiedziało, że on może się bawić tą piłką, ale później ten chłopczyk chciał tą piłkę z powrotem i wtedy się zaczęły schody. I wróciliśmy po prostu z Enzo do domu. Nie ma. Nie ma kuki, zjadłeś przed chwilą. Enzo, idziemy? Tak, idziemy na spacerek? Idziemy się pobawić? Jesteś gotowy? Nie jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy? Znalazłam tą bluzę tutaj, wisiała na wieszaku i stwierdziłam, że zobaczę, czy jest jeszcze dobra. O, już idziemy, już! Jest trochę przykrótka, ale stwierdziliśmy, że mu kupimy coś podobnego w takim samym stylu, bo zawsze taka bluza z kapturem rozpinana się przyda. I Boże, on tak słodko w tym wygląda. Zobaczcie, jak mu ten kolor odpowiada. O Jezu, wyglądasz jak dziecko wojny. Chyba musimy jeszcze buźkę przemyć i idziemy. Przyszliśmy na plac zabaw z Enzo, żeby mógł sobie pobiegać, bo dzisiaj go tylko woziliśmy w aucie. Wziął ze sobą piłeczkę. Dzieci sobie poszły, więc może się pochuśtamy. Naprawdę fajny jest ten plac zabaw. Ostatnio go odkryłam i teraz przychodzimy codziennie od kilku dni. Wracamy do domu, bo nie dość, że jest zimno. To jeszcze mocno wieje wiatr, ale ten plac zabaw o tej godzinie jest już w cieniu. Więc stwierdziliśmy, że idziemy, bo się w dodatku zrobiło mega tłoczno, naprawdę tyle ludzi. I to z większymi dziećmi, żadne dziecko nie było tak młode jak Enzo. Więc już się zrobiło no naprawdę niebezpiecznie, bo te dzieci się mega mocno huśtają, biegają bardzo szybko, Enzo taki, wiecie, jest jeszcze zagubiony w takich miejscach. Więc po prostu mu tak dawkujemy, można powiedzieć, takie place zabaw. W szczególności, że ten plac zabaw naprawdę nie jest dobrze ogrodzony. Jest tylko z jednego boku, delikatnie. I od przodu, oprócz wyjścia. W sensie są takie żyłki porobione i tam są drzewka posadzone. Ale z drugiej strony jest po prostu rów i woda. I jest taka jakby kładka, żeby przejść na drugą stronę na pole. Także no, trzeba go mocno pilnować. Fajny plac zabaw, ale jednak niebezpieczny. Ej, nerwusku, co się dzieje? Zrobiłam mu mleczko. Nie wypił za dużo, wypił połowę tak naprawdę. Nie chcesz? Nie chcesz? No i nie chcę. No trudno. Będziemy się z wami żegnać, bo już Enzo przestaje mieć humorek, więc i tak będzie trzeba się nim mocniej zająć. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jestem ciekawa, czy jedliście kiedyś rumuńskie jedzenie. Jak tak, to dajcie mi znać. No i oczywiście, jak filmik wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym. Pa, pa!